Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii polską rządzoną przez Goplan. Tak więc czas na przejęcie Prus. Dosyć łatwy cel, tak się przynajmniej wydaje. Prusy są w tej chwili rządzone przez bardzo tutaj młodego księciunia, więc no, nie powinno z tym być większych problemów. A nasz syn uczy się wschodniosłowiańskiego, czyli prorosyjskiego, czy w sensie protorosyjskiego. Dobra. Zostawmy niewielkie siły oblężnicze i zlikwidujmy główną armię. Elegancko. I wracamy do oblężenia. Jeśli to przy nam szczęście, no to być może aresztujemy młodego przeciwnika. I co? No dobra, na razie nie mamy jakichś konfliktów z Duńczykami. Możemy mu ustąpić. I kolejna wojna, tym razem u naszych sąsiadów. Okej, okay. Możemy, chociaż nie wiem, czy się zgodziłem, czy nie. Tak, zgodziłem się. Zgodnie z planem. Czyli małe zwycięstwo nad Prusakami. O, dość mocno tu się obłowiliśmy jakieś terytoria. No, silny wasal, tylko to jest z tych miejscowych. A, to w ogóle jest miejscowy, a dawny ród panujący. Wilkisi. No dobra. A nasza armia... Przecież nie, tutaj chyba nawet nie trzeba się będzie fatygować, to jest tylko bunt. Tak więc odwołamy nasze siły, żeby zminimalizować straty. Zróbmy tak. I teraz mamy tutaj dwie nadmiarowe prowincje. To i to, co jest lepiej rozwinięte. Chyba tutaj, czyli tu znajdźmy jakiegoś pomniejszego szlachcica. A ostatnia prowincja oczywiście pójdzie do naszego syna z czasem. Na razie... Czy możemy podkraść tytuł księstwa pruskiego? Możemy. Trochę drogo, ale myślę, że chcemy to zrobić. Mamy też jeńców. I co się dzieje w sali tronowej? Chcemy mieć potężnego konia bojowego, czemu by nie? I no, trzeba troszkę powalczyć ze stresem. Może zacznijmy sobie od polowania. A co do konia... To będzie tak...
Nie sądzę, żebyśmy znali te imiona, no ale powiedzmy, że najbliżej nam jadą Karolingów. Okej, no popraktykujemy na polowaniu trochę medycyny polowej, nazwijmy to. I super. A tymczasem połabianie radzą sobie z buntownikami. Tutaj jakaś pojedyncza prowincja wewnątrz naszych ziem się oderwała, ale powinna odejść z czasem od tamtego państwa. Teraz zobaczmy, bo to jest na Mazurach, tak. Tu mamy jednego Prusaka jeszcze. I tu powinniśmy teraz dość długie zawieszenie broni. No, nie chcą się podporządkować w ten sposób. Myślę, że chcemy, żeby był uparty, tak jak i my. Jest okazja zaprzyjaźnić się z Duńczykiem. W sumie dobrze, bo to jest dosyć licząca się siła w regionie. Sorki. No i rozważałbym kolejny najazd na naszego południowego sąsiada. Tutaj powinny jakieś pieniążki wpaść. No i chyba jesteśmy najpotężniejsi od początku rozgrywki. Jeszcze nie byliśmy nigdy tak mocnym państwem jak teraz. No, niestety tutaj widzę, nie zgromadzili tylu dóbr co ostatnio. Mogą też być problemy z żywnością naszej gigantycznej armii upieszczej, no ale trudno. Też tu widzę, w głębi jest troszkę lepiej. O, i legacje kolejne, dynastyczne. Weźmy również, no jak klasycznie, to jest najlepszy początek. No, tracimy ludzi, tracimy żywność, no ale pieniądze płyną błyskawicznie do naszego tej kabzy. Mamy też łupy. Traci ludzi. I tak, zajmijmy się sprawami religijnymi. Dobra. Czy nie sądzę, że mieli coś, co pokonało naszą armię, więc na razie mimo tych strat idziemy w głąb terytorium wroga. Czy chcemy poćwiczyć? Nie jesteśmy leniwi. Myślę, że chcemy. Troszkę nas to stresuje, ale to nie jest tragedia. Sojusz. Nie, jakieś pomniejsze gdzieś tam krajki, nie chcemy niepotrzebnie ładować się w konflikty, które nam niewiele dają, a mogą nam życie skomplikować. No, tam jeszcze ile kasy. No tutaj naprawdę się nachapiemy.
No niestety czas powoli wracać do domu. Skończyły się zasoby, ale trochę tego przywieźliśmy. Nie, no oczywiście, że zapłacimy za dbanie o zdrowie naszej kobyłki. I kolejny syn się uczy wschodniosłowiańskiego po matce. Dobra, to jakieś wojny domowe, co tu się dzieje? Nasz brat się tutaj trochę za bardzo zuchwalił. Nie bardzo byśmy chcieli, żeby aż tyle podbił, ale nie zgodził się na kapitulację. A może z tej strony będzie łatwiej przekonać? No nic, rośnie tutaj naprawdę duży wasal, niedobrze. Troszkę za duży jak na mój gust. O, i ktoś wymaga opieki. Kolejny syn, dobra. Naprawmy tym. Wszystko tu psuje jak cholera. I w sumie zorganizujmy ucztę, żeby się trochę odstresować. O, lepsze tutaj przyjaźnie, a my stajemy się super znani z organizowania przyjęć. No właśnie, też mówiłem, że trzeba było coś o kulturze pomyśleć. Właśnie, tu można by masę miast postawić w okolicach Krakowa, więc ten budynek, ta kulturowa zdolność do lepszych dochodów z miast może być niezła. Nie pamiętam, gdzie ona była. A, nie mamy na to. Albo to, ponieważ no, droższe jednostki, troszkę słabsza walka wręcz, ale mamy te farmlandy w Krakowie, czyli te 30% dodatkowe, czy się upewnię. Tak, w Krakowie, to w samym w sumie Krakowie. Reszta tu wzgórza, góry, kurde, nie wiem z drugiej strony, czy to ma sens wobec tego. No oczywiście to daje lepsze parametry z miast, tylko to również wymagałoby 5000. A, trzeba by być feudalem. W sumie to jest za drogie, więc na to nie ma szans. To jest bezsensowne raczej. To by mogło być. A przyjęliśmy 5000, to chyba jest nierealne, żebyśmy tyle uzbierali. Chociaż zależy, jak długo będziemy żyć, oczywiście. Okej, no tu mamy chyba zawieszenie broni w tej chwili. Dokładnie na dość długo. O, Litwa praktycznie upadła, szczerze mówiąc. I zapraszają nas na przyjęcie.
Ktoś tutaj jest dla nas ciekawy. Mógł być niezłym wojownikiem, gdyby się nawrócił, ale wątpię, bo jest fanatykiem religijnym. Dokładnie. Silniejszy kobyłka. No, trochę mnie martwi ta potęga śląska. Kolejny syn dorasta. No, ten będzie lepszym wojownikiem zdecydowanie. Nie. Możemy się wybrać gdzieś. I podnieśmy kontrolę na Warmii. Nasz kapłan też jest taki dosyć mizerny. No. Zdecydowanie będzie lepiej. O, i dobrze, doszło do buntu Niemców. Nie buntu, kurde, mamy dwa cesarstwa. Czyli państwo się tak rozrosło, że podzieliło się nie na dwa królestwa, ale cesarstwa. Mamy cesarstwo niemieckie i cesarstwo włoskie. No, robi to wrażenie, nie powiem. Dawno nie widziałem tak zjednoczonego zachodu. A z kolei Bałkany i Wschód, też Wschód, planidzi wykorzystują sytuację. No, ale Bizancjum upadło i zostało zastąpione przez Pont. A Bułgaria po prostu no, zbałkanizowała się całkowicie. Bałkanizowała się. No, a to co Serbowie? Zachowali wierzenia słowiańskie, co ciekawe. No, ale raczej zostaną wchłonięci. No, też te granice są dosyć nierówne, że to się wszystko poodrywa potem i połączy. To ta Mercja, że tutaj się jeszcze trzyma w tym miejscu. Okej, tu się już poodrywało. To wszystko stanie się teraz częścią Niemiec. Zakładam. Tu się tam po prostu podzieli w zasadzie, że wszystkie księstewka poprzechodzą w różne ręce, ale no, ziemia krakowska zostanie w rękach głównego następcy, czyli to jest najważniejsze tutaj, no i będziemy musieli coś pokombinować. A nasz władca jest uparty, szczery, czy da się szantażować? Nie. A, wyszły na jaw nasze jakieś tutaj brzydkie rzeczy, no i staliśmy się mniej przez to dobrze widziani przez kościół nasz, czy tam kapłaństwo. Dobra, o, możemy, co to będzie? Regalia, liczmy, że będą lepsze, chociaż są tylko przeciętne umiejętności, czyli no, na cuda nie ma co liczyć. O, dajmy. Mamy trochę wolnych stanowisk, więc nie ma problemu.
Moglibyśmy też w sumie tutaj coś zdobyć, tylko czy to ma sens na tym etapie? Królestwo Bohemia. Tu mamy sojuszników, więc raczej nie będziemy tego kombinować w tym kierunku. Czyżby cesarstwo niemieckie upadło? Chyba tak. Chyba nie mieli dosyć, tak jest. Jednak przerośli miarę. Wasale się zbuntowali. No ten, ta możliwość rozpadania się państw na mniejsze rzeczywiście sprawia, że no nie jest aż tak stabilnie. W sumie ciekawie, bo jakby się utworzyło jedno wieczne państwo, to nie byłoby aż tak ciekawie. A tutaj mamy stale możliwość jakichś zmian, czyli zakładam, że znów Italia zacznie dążyć do odzyskiwania terenów. Dobra. Dobra, bądźmy mili dla brata. Mojego haka to się przyda zawsze. Mówię, to jest super silny wasal. No tu bym chciał mu odebrać część tych terenów, ale to jeszcze trochę potrwa. Tu zresztą też. Kurą to pan zaraz znów podbije, nawet jak mu to odbiorę. No i nawet raczej nie będzie obrażał. No jak mówię, podskubujmy go trochę, bo to nie są jego tereny de jure. Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośno. Zaryzykujmy, ja myślę, że to jest większa szansa, że się z tego uda. No zobaczymy, fajnie było mieć jakieś lepsze regalia. Jeszcze bardziej bym chciał porządną koronę. Nauczyciela znajdźmy nowego. Lubimy, więc pozwolimy jej pojeździć konno. A, całkiem niezła. Albo w sumie dajmy to córce. Jest ciut gorsza, no ale niech się wykaże w czymś na dworze. Jak tam z Litwinem, czy tam Prusakiem nasze stosunki dalej kiepskie. No ale ta szansa na przykabacenie rośnie. W sumie można by też wkroczyć tutaj, dosyć łatwy cel, tak mi się przynajmniej wydaje. Przecież to też jest dobry cel do plądrowania, nie wiem czy zdobywanie tutaj terenów jest wskazane. Syn już 20 lat. Mi się jednak wydaje, że najeżdżanie może być... O! Co ja
nie dołączyłem, czemu? Czekajcie, co tu się stało? No to jest problem, jak nagle się tak odlagować, tak? I czasami... Tak, bądźmy mili, musimy zbudować dobre relacje. W sumie między braćmi chyba wojna. Mniejsza z tym zresztą. Wszystko krewi naszej małżonki. Czy już czas na kolejną wyprawę upieszczą? Czy tu się już pieniążki? Ale już tu nie byliśmy ostatnio i zakładam, że może tu jakieś pieniążki są, chociaż mogli też tam przybyć Rusini i już się nimi zająć. Dziewięć tysięcy zbrojnych. Jakieś pieniążki są. Nie wiemy, jaka jest ta włócznia. Nie jest chyba warta tego. Jest to ciut lepsza od tej broni, którą mamy, ale ta przewaga w górach. Jeniec. No pod tym względem najbardziej się opłaca najeżdżać na państwa feudalne, zdecydowanie jeńcy są bardziej kosztowni. Kolejne parchate berło zrobiłam. Umarł król. No, tu od dołu Węgrzy z kolei ostro złupili. Mają przechlapane, nie powiem. A sobie weźmy piękny prezent od przyjaciół, też badziewie. I na imprezę. Urodzinowo. Czemu nie? Dobra, przekonywujemy go. Sprawiedliwy, chciwy czy bez serca? Sprawiedliwy najprędzej. Dobra, jakiś przyjaźń z jakąś pruśsaczką. Zobaczmy, czy mamy żonę jako kochankę i sporo przyjaciół. Z ważnych no to nasz brat i Duńczyk, no i żona, a reszta to jakieś różne mniej lub bardziej liczące się kobitki. No temu nie odpuścimy, tam trzy dyszki są. Abyśmy się nagle nie rozstyli na stare lata, ale przynajmniej te wszystkie spotkania sprawiają, że nie jesteśmy zestresowani.
Tu jest troszkę daleko i niebezpiecznie tak iść, bo nam się żarcie zwyczajnie skończy. Wróćmy do Krakowa może jednak. Okej. Synu, co tu się dzieje? Masz wojnę z chłopami. Pomóżmy. Myślę, że te niewielkie siły zawodowe powinny na 800 chłopów wystarczyć. Pięknie, zwycięstwo. A młynarz co się wdał w jakieś konflikty na wschodzie. Niepotrzebnie, no ale trudno. Teraz co tu się dzieje? Nowy król. Sojuszu nie chce. Zobaczmy naszą rodzinę, więc teraz tak. Najstarsza córka nie doczekała się dzieci. Jest żoną naszego medyka. I jest też nauczycielką. Bardzo. Potem ta córka ma syna, ma dwóch synów. I jest żoną naszego najlepszego wojownika i najeźdźcy z północy, tą Anglik, który przybył na dwór. Najstarszy syn też ciągle nie ma dzieci. A, bo jeszcze nie wziął ślubu, za rok dopiero. Kolejny to samo. Ten może być niezłym wojownikiem. Przecież nie, walka wręcz jest kiepska. W sumie to mogę mu nie tak, ale nie mogę mu dać artefaktu? O, tu. Gdzieś. A nie, fakt, przerobiłem przecież wszystkie bronie na ozdoby sali tronowej. No to pracujemy nad onegarami. No nie mam ciągle tych 5000. Ale to się oderwało od kraju matki, czyli wykorzystajmy sytuację. Stefan z Wiślan, to jest dość duży ród. Nowe kultury powstają. Może jeszcze niego pieniądze byśmy ściągnęli. W sumie też nie ma pieniędzy. No dokończymy wojnę, bo i tak byśmy to zaraz zajęli. Jednego z synów. Okej. Okay.
No, nawrócisz się już? Tak. Okej. I myślę, że naszemu temu synowi przekażemy naszą dawną stolicę, bo to są ziemie, które mu się należą, zresztą bogate ziemie. Okej, niech to tak zostanie póki co. A to, co zdobyliśmy, od razu trochę ogarnijmy, żeby była wyższa kontrola. Nie, już osiągnęliśmy nasz cel, czyli tarczy tego dobrego. Szczery jak najbardziej. I dorasta nasz kolejny syn rządzący tutaj na Śląsku. Czyż... Okej, co by tu zrobić? A my tutaj się po prostu zwiniemy, no troszkę urazimy naszą przyjaciółkę, ale nasz władca jest szczery, więc... Okej... O, mamy przynajmniej jeńców. Za wasal w ogóle, który trafił do lochu. Tutaj. Myślę, że skorzystamy z okazji. Pieniążki nie zaszkodzą. Myślałem, żeby to zabrać i dać synowi, ale też nie chcę tworzyć jakichś super potężnych wasali. No już mnie przeraża potęga naszego brata, który no tutaj się po prostu ufutrował, nie ukrywajmy tego. A gdybym od niego... A, nie mogę, bo mam z przyjaciółmi. No więc my zrozumiałe. A, bo on się tutaj wdał w te wojny wschodniej flanki. Zorganizujmy kolejne polowanko. No, przyznamy się do tego, że nam nie poszło polowanie. Jesteśmy skromni, więc nie będziemy tu udawać, że ubiliśmy zwierzę, jak tego nie zrobiliśmy. O, masz dużo roszczeń, co nasze ziemie. No, jak chcesz wyruszać, to wyruszaj, siostra. Z drugą siostrą. A, ona jest gdzieś tu na dworze. I powstanie chyba linia naszego rodu w Połabi dzięki temu. A ciekawe, czy ta siostra, która wyruszyła, tak wróci. I wojna, dobra. Ale po kolei. Najpierw sprawa siostry. Znajdź mi dobrego wojownika dla męża. Nasz czempion. No, ten Rusin. Wydaje się całkiem niezły. Ludzi poubywało. Już mamy swoje lata, musimy mieć ochroniarzy. Nowy mąż siostry się może nadać, tutaj tak myślę.
wybieramy lepszego kandydata. Dobra. Jakiś tam dworzanin może być. Kata byś mógł zatrudnić, bo w sumie tu ten rusek się nada. I może mistrz konny, tak jest. Dobra, co to za wojna z Węgrami? Musimy bronić naszych. No to dobrze, że dołączyliśmy. No i obserwujmy, co Węgry zrobią. Na razie ich armii nigdzie tu nie widzę. Nie, zajmijmy najbliższe tereny przygraniczne, potem będziemy już się będziemy dostosowywać do sytuacji, bo widzę główne armie. Oczywiście zapłacimy za dbanie o zdrowie kobyłki. Korcimy, żeby tu zostawić jakieś siły, ale z drugiej strony się obawiam, że ci bandyci to rozbiją, więc po prostu wyruszamy na Ruś. No, tam nasi mogą dość ostro dostać zaraz. No, troszkę się nudzi przy naszym zbyt zajmującym się nauką władcy. Dobrze, spędźmy trochę czasu na zewnątrz. Dobra, poczekamy. Liczę, że nasi tutaj wybrną z tego i uciekną. Ech, no nie bardzo. Niestety armia sojusznicza została rozbita. Unicestwiona, bym powiedział. Z kim walczymy? Nie walczymy z Węgrami już? Nie, zmienił się nasz wróg. A my też wytraciliśmy żarcie tu łażąc po tych Węgrzech. Niedawno jeszcze mieliśmy wojnę z Węgrami. Tam. Spróbujmy toczyć generalną bitwę, chociaż tu w górach troszkę mnie to nie cieszy. Dalej inwestujemy w naszego konia. Bardzo silny. O kurde, możemy to przegrać. Mamy lepszego dowódcę, ale on się tu okopał w górach i niestety przegrywamy z dużymi stratami. To mnie nie cieszy zdecydowanie. I mamy coraz więcej wrogów, niestety, również. Po pierwsze musimy podzielić siły, żeby chociaż trochę się zacząć regenerować. Dziwna kultura. Dobra. Nie będziemy jej tam jakoś gnębić. Bardzo zdolny jest nasz władca, nie powiem. Ale no już szkoda, jego wiek jest taki, a nie inny, więc długo raczej nie pociągnie.
Zbierzmy się tu. Potrzebujemy nowego typka od spraw religijnych. Niech będziesz, panie medyk. Dobra, armia się odtworzyła. Ruszamy na bój. Tym razem będzie naszym terytorium, więc... nie, to nie jest człowiek, który jest nam bliski, tak jak tamta kobitka, więc nie zgodzimy się, żeby korzystał z naszego konia bojowego, na którego tyle pieniędzy jeszcze wydaliśmy. I super, mamy ponad 5000, no i myślę, że nasz władca, który skupia się, jak mówię, na rozwoju, postawimy na coś ekonomicznego. Go ciągle myślę, czy to da nam duży bonus w stolicy, bardzo duży bonus w stolicy, ale z drugiej strony jesteśmy też narodem wojowniczym, więc nie wiem, czy to jest dobre. I chyba decyduje się na to, czyli na lepsze miasta. Nastawiamy ich dużo w okolicy Krakowa w przyszłości, więc to jest taka długoterminowa inwestycja. Całkiem ładnie pokonaliśmy tutaj dziadygów. A nasz sojusznik, widzę, oblega ich stolicę, to też jest dobre. Tylko zaraz dostanie w tyłek po raz kolejny. Już nasi już tutaj przybyli, no miażdżymy ich teraz. Potrzebujemy tych onagerów, ale dość choróbsko. No, mamy dobrego medyka, ale w naszym wieku każde choróbsko to mogą być problemy. No mówię, też to oblężenie idzie bardzo, bardzo wieszale. Ale wyszliśmy z tego zwycięsko, z kolejnym prestiżem. Obroniliśmy nasz sojusz. Myślę, że warto byłoby też tutaj coś rozbudować w Krakowie. I w sumie w Sączu też. Tak to będziemy potem zmieniać po wejściu feudalizmu, ale na razie skorzystajmy z możliwości. No, spędźmy trochę czasu z córką, napijemy się. Czemu nie? Bo nasza córka ma swoje lata, a już chyba dzieci z tego nie będzie, to dosyć nietypowe. Nasz najmłodszy syn. O, właśnie. Tylko tak, tu chyba sojusz mamy jeszcze, czy nie? Mamy. Czy najrozsądniej chyba byłoby jakąś księżniczkę tutaj z tego rodu. O, nie zgodzi się. O, ty zdrajco, przyszedłeś na katolicyzm. Ślązaczkę, dość bliska rodzina, czy kolejną Rusinkę. Znaczy, patrząc na cechy i na to, to jest księżniczka, myślę, że kolejną Rusinkę sobie tutaj przygruchamy do rodziny. Ale co tam z tym rodem? Mocny jest, przecież po jego śmierci nie ma jednego syna, czyli to państwo dalej będzie
cenne. O, tutaj widzę też na Kijowszczyźnie pojawili się niewierni, żeby przejęli Kijów, co by mnie trochę zmartwiło. Niestety tak. No, skomplikowało się na naszej religii, a szkoda. W sumie tylko jedyne święte miejsce to jest nasze, które kontrolujemy. Oczywiście można by tutaj zrobić jakieś działania w tym zakresie, tylko trochę, a nie wiem, zobaczymy. Jakoś tak nie widzę tego, żebyśmy chcieli przez pół świata iść, chociaż teraz skupiamy się na wieży. Dobra, myślę, że to jest dobry moment na koniec odcinka. Czy zobaczmy, kto by nam złożył. O, to jest ciekawa sytuacja. Ci Rusini, z którymi mamy sojusz, zakładam, uczują się zagrożeni przez Węgrów, byliby gotowi złożyć nam hołd. I myślę, że to zrobimy. Przed chwilą ich obroniliśmy w wojnie. Dobra. To zmienia sytuację. W tej chwili wizja tutaj interwencji w celach religijnych nabiera sensu, jeżeli nasze państwo trochę się rozciągnęło, no ale to już jest trochę inna sytuacja. Mamy też pierwszy silny ród, który nie jest, powiedzmy, naszym rodem. No jeszcze mamy tutaj jakieś resztki Wiślan, no ale bez przesady. A ci no, będą liczącym się rodem. A co u Wilkisów? Lubią nas. No dobrze. No nic. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.